Wojska cybernetyczne zostały powołane w końcu 2017 roku. To jest jedna z ważniejszych decyzji, jakie podjąłem, będąc ministrem obrony narodowej, dlatego że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa wobec agresji, która rozwija się mniej więcej od czasu ataku na Ukrainę. To jest właśnie agresja informatyczna i informacyjna, a dokładniej dezinformacyjna. Pan prezydent Putin na początku 2017 roku oficjalnie powołał wojska informacyjne, czyli dezinformacyjne de facto, i skoncentrował olbrzymi wysiłek, potencjał także finansowy właśnie w atakach cybernetycznych. One, jeżeli chodzi o polską armię i w ogóle cały polski system bezpieczeństwa, były bardzo intensywne w latach 2016-2017, stąd decyzja o powołaniu wojsk cybernetycznych. Bardzo się cieszę, że pan minister Błaszczak postanowił kontynuować tę inicjatywę. Mam nadzieję, że ten rozwój będzie bardzo zintensyfikowany i przyspieszony. Wiadomo, że polscy informatycy są od strony programowej jednymi z najlepszych na świecie, a więc potencjał mamy naprawdę bardzo duży. Jest kwestia jego zagospodarowania i olbrzymie znaczenie ma to, by inne dziedziny naszego życia jakby były otwarte na ten dorobek, jaki wojsko w tej materii posiada. Dlatego, bo no bardzo często mamy do czynienia z takimi nieroztropnymi rywalizacjami, które sprawiają, że dorobek wojska jest, że tak powiem, zamknięty wyłącznie w obszarze armii. A w istocie jest to dorobek niezbędny dla bezpieczeństwa całego kraju, dlatego że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wojną totalną. Mamy do czynienia z wojną totalną, zwłaszcza w sferze informatycznej, i nie sposób oddzielić elementu wojskowego od elementu cywilnego, dlatego że atak cybernetyczny jest nakierowany nie tylko na wyłącznie sferę wojskową, ale na kluczowe punkty, decydujące punkty struktury państwa polskiego. A ponieważ informatyka dzisiaj decyduje na przykład także o infrastrukturze, prawda, o komunikacji, o olbrzymiej, coraz większej ilości sfer naszego życia, w związku z tym trzeba mieć świadomość, że dorobek wojska powinien być wykorzystywany w całości naszego życia państwowego. I powtarzam raz jeszcze, rozwój tych wojsk jest dla nas niesłychanie istotny i na pewno będziemy go wspierali tak, abyśmy byli zdolni przeciwstawić się agresji rosyjskiej. Ona ma charakter, jak to się ładnie mówi teraz, hybrydowy, a ta hybrydowość polega nie tylko na tym, że poza wojskami na przykład lądowymi, prawda, czy lotnictwem, używa się działań agenturalnych, używa się działań komandosów, używa się tak zwanych zielonych ludzików, ale także, że podkładem, punktem wyjścia jest zawsze dezinformacja. Dezinformacja jest pierwszym objawem ataku i rozpoczęcia ofensywy przez stronę rosyjską. Jeżeli dana sfera życia jest zaatakowana informacyjnie, to znaczy, że możemy się spodziewać dalszego ciągu i dalszej eskalacji działań agresywnych ze strony rosyjskiej. Pamiętajmy o tym. Pierwszym punktem zagrożenia zawsze jest informacja. I dotyczy to właśnie i sfery gospodarczej, medycznej, każdej absolutnie, wojskowej również. I one są dość trudne do rozpoznania, bo są bardzo inteligentnie tworzone. Natomiast internauci je rozpoznają. Jak powinni się zachowywać? Czy, a no, to się nazywa popularnie bantak, czy też informować wszystkich innych internautów, zawiadamiać jakieś służby, co robisz? Na pewno warto zawiadamiać służby. Na pewno to powinien być pierwszy odruch, dlatego że
A jeżeli chodzi o działania w środowisku mediów społecznościowych, bardzo trudno jest rozróżnić między działaniami, które mają charakter prowokacyjny i dezinformacyjny, a tymi, które są rzeczywiście próbą analizy i wyodrębnienia rzeczywistego przeciwnika. Po to są służby specjalne, po to są wojska cybernetyczne, żeby właśnie miały możliwość wydzielenia z tej całej olbrzymiej ilości informacji i dezinformacji to, co jest najważniejsze. Dlatego pierwszym odruchem powinno być powiadomienie o takiej sytuacji służb. Później podejmowanie tych działań, o których pani mówi, czyli działań społecznościowych, ale najpierw poinformujmy służby.